jest wspaniałą, ciepłą, empatyczną mistrzynią teatru. Niezwykle kreatywną i żywiołową. Potrafi poruszyć niebo i ziemię, żeby zrealizować projekt, który sobie założy i postanowi wykonać. Jest pierwszą babcią w Tarnowskich Górach, która chodziła w dredach. Nigdy takiej nie poznałem ani na górach, ani w Warszawie. Jest niesamowita, ma wspaniały umysł, wielkie serce. Umysł to ma taki wyobraźnię, że żałuję, że nie mogę z takimi ludźmi pracować na co dzień. O, Ewie wyskoczył. Ewa, Ewcia, wyskoczył. Wydarzenie z zeszłego roku, szczenie wmerła i nie umrze. Rok temu wybuchła wojna w Ukrainie. Rok z hakiem. Ja całe życie chodzę koło tego dębu, który pani widzi. Ten dąb i ten dziedziniec zawsze mnie inspirował. Ja nie mam domu, willi z czteroma sypialniami. Po wybuchu wojny Polacy zareagowali fantastycznie, przyjmując Ukraińców pod swój dach. Ja takich możliwości lokalowych nie mam. Ja mam serce, wrażliwość i empatię. I cały mój pomysł polegał na tym, że ja nic innego nie potrafię dla nich zrobić, tylko zaprosić moich wspaniałych przyjaciół artystów, żeby oni w geście solidarności z naszą siostrzaną Ukrainą, którą spotkało to jakieś potworne nieszczęście, mogli poczuć, że są zaopiekowani, mogli poczuć, że nie jest nam daleka ta sprawa, że ta sprawa mogła dotknąć również i nas. Zetknęło się tu mnóstwo wspaniałych indywidualności, artystów, którzy zjechali z całej Polski. Moich przyjaciół od lat, niektórzy z nich z tak daleka przyjechali, że właściwie nawet nie wierzyłam. To są zażyłości z wielu lat pracy, dawnych realizacji teatralnych. Teatr jest moim żywiołem. Ale tu wystąpił Mateusz Adamczyk, chór Adama Szeligi, Kancona, Słowiczek, kwartet smyczkowy, moi cudowni aktorzy, moi byli aktorzy. Ja dalej, patrząc na te okna, na ten dom, który świecił się na niebiesko i żółto, pamiętam ten przejmujący głos Michała Majnicza, który pytał, czy przyjmiesz pod swój dach Ukraińca. To są słowa profetyczne z wiersza Bogdana Zadury, który napisał ten wiersz długo, długo wcześniej, przed wybuchem wojny. Dojmujący tekst. Jak myślę o tym, jak Michał go pięknie mówił, to dalej mam mrówki i ciarki mnie przychodzą. Zatańczyła w tym wszystkim maleńka dziewczynka z Odessy, dziewczynka z gumy, która otrzymywała tam nagrody, której życie się skończyło, bo wybuchła wojna i ta dziewczynka tutaj pokazała maestrię i piękno, jak cudownie tańczy. Pokazała to ludziom, którzy znaleźli się tu w takiej jakiejś enklawie. Stworzyła się wtedy tak piękna atmosfera, której ja nie zapomnę. I powiem pani, co dla mnie jest istotne, że zrobić imprezę w pięknej atmosferze to jest jedna sprawa, wymyślić ją to jest druga, ale mieć taką atmosferę, takich przyjaźni, takiej akceptacji, ja nie przypominam sobie takiego zrywu tutaj takiej potężnej grupy artystów.